Czy robota sprzątającego, który robi za was wszystko, odkurza, mopuje i ma wielofunkcyjną stację, można jeszcze jakoś ulepszyć? Firma Roborock twierdzi, że tak. Obok mnie najnowszy model robota sprzątającego, czyli Roborock S8 Pro Ultra wraz z tą potężną stacją dokującą. Ale co jeszcze nowego? Jakie inne funkcje może wnieść takie urządzenie, które sprawiają, że jest ono jeszcze bardziej zaawansowane? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam was do oglądania. Musicie wiedzieć, że ten odcinek zawiera reklamę firmy Jamicon, czyli dystrybutora produktów marki Roborock na polskim rynku. Jakiś czas temu porównywałem dla was dwa najpotężniejsze roboty sprzątające na rynku na tamten moment. I między innymi był to Roborock S7 Max V Ultra. No i czy od tego czasu się coś zmieniło? Oczywiście i to bardzo dużo, bo Roborock S8 zmienia naprawdę dużo, o czym za chwilę opowiem, ale na początku muszę o tym powiedzieć, że Roborock chyba zaczyna czerpać inspirację na nazewnictwo swoich produktów od producentów smartfonów. Swoją drogą, jeśli nie widzieliście tamtego odcinka, to koniecznie go obejrzyjcie, no bo S7 jest cały czas w sprzedaży. No dobra, ale skoro Roborock S7 Max V Ultra zbliżył się do ideału i był zdecydowanie jednym z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających dostępnych na rynku w tamtym okresie, no to co w zasadzie można było poprawić w S8, żeby to ona była teraz najbardziej zaawansowana? Ano kilka małych, chociaż niezwykle istotnych szczegółów funkcjonalnych, zarówno w przypadku samej stacji, jak i robota. No i kilka zmian estetycznych. Zacznijmy jednak od tego, co zmieniło się w samym robocie. No bo wystarczy spojrzeć na jego spód, aby się przekonać, że zmieniło się całkiem sporo. A dlaczego to spód jest taki interesujący? No chyba sami widzicie, że wydarzyło się tutaj coś naprawdę niezwykłego. Zamiast jednej szczotki głównej, jednej rolki czy wałka, jak zwał tak zwał, są aż dwa. Nazywa się to wszystko Duo Roller Riser. Przede wszystkim dwie szczotki pozbawione włosia. To już daje nam sporo, jeżeli chodzi o efektywność sprzątania i przede wszystkim nie wkręcanie się włosów. Do tego obracające się w dwóch przeciwnych kierunkach, to oznacza, że tutaj włosy praktycznie nie mają szans się wkręcać. Zobaczenie tego systemu, kiedy odpakowałem Roborock S8, było dla mnie niemałym zaskoczeniem. No bo wcześniej to rozwiązanie było zarezerwowane tylko dla modeli jednego producenta, który to ten system opatentował w okolicach 2000 roku. No i tak się składa, że ten patent najwyraźniej w tym momencie wygasł. No i Roborock na tym tutaj skorzystał i to rozwiązanie właśnie zaimplementował do swojego robota sprzątającego. Ale dlaczego Duo Roller, to wiemy. Niemniej jednak zostaje nam jeszcze kolejny termin, riser, podnoszący się. No bo właśnie te rolki mogą się minimalnie podnosić, a to dlatego, że ten robot sprzątający ma także tryb samego mopowania, dzięki czemu podczas mopowania nie będzie odkurzał. Nie wiem, czy ktoś z tego będzie korzystał, ale jeżeli ktoś by chciał, to taka opcja tutaj jest. Zmiana nastąpiła także, jeżeli chodzi o szczotkę boczną. Tym razem nie jest ona w pełni silikonowa, tak jak to miało miejsce w poprzednich generacjach, a ma włosie. Ja szczerze mówiąc nie jestem fanem tej szczotki bocznej z włosiem, no i nie jestem fanem tego, co Roborock robi od wielu generacji, czyli przykręca tę szczotkę boczną. Ma to swoje plusy i minusy, ale kiedy chcemy wyciągnąć wkręcone w tę zmiotkę boczną włosy, to musimy ją odkręcać, no i to samo, kiedy ją wymieniamy. W zestawie, co ważne, nie ma też takiej drugiej szczotki zmiotki bocznej na wymianę. System mopowania również doczekał się ulepszenia i jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek ściągać tę przystawkę mopującą z mopa, to tego nie róbcie. Ja próbowałem i dopiero po chwili odkryłem, kiedy oderwałem tę szmatkę od przystawki mopującej, odpiąłem ją, to się okazało, że jest ona tym razem przykręcana. Są tutaj normalnie śrubki, więc po prostu się jej nie demontuje, a przynajmniej nie robi się tego na co dzień. Samą ściereczkę oczywiście możemy zdemontować poprzez wysunięcie z takiej specjalnej szyny. Wysuwamy, no i możemy ją oczyścić. Nie ma dodatkowej ściereczki w zestawie. Ale jeśli myślicie, że to ulepszenie, o którym mówiłem, to jest tylko to, że nie możemy zdemontować podstawki, to spokojnie, nie o to chodziło. Jak pewnie pamiętacie, w poprzedniej generacji zostało wprowadzone coś takiego jak mop
wibracyjny. No i to objawiało się tym, że był na tej przystawce mopującej taki element, który się poruszał, czyli wibrował. Tutaj nie jest jeden taki element, a dwa takie elementy. Kiedy odkryjemy, widzimy dwa elementy, które się tutaj mogą poruszać i wprawiać ten mop w wibrację. Dwa moduły wibrujące poruszają się nawet 3000 razy na minutę, a dodatkowo ten mop może być także dociskany do podłoża z siłą 6 N. Nazwa tego systemu mopowania to VibraRise 2.0. Przystawka może się także podnosić, żeby umożliwić sprzątanie wykładzin czy dywanów do grubości 5 mm. Ale nawet jeśli macie grubszy dywan, to nic straconego. Na szczęście i tutaj znalazło się rozwiązanie, no bo tak jak robot ma tryb tylko mopowanie, no to również wyposażono go w tryb tylko odkurzanie i mogą być one włączone zaraz po sobie, a zatem po wymopowaniu podłogi robot może wrócić do stacji, wyczyścić mopa i go wysuszyć, co jest bardzo ważne, a potem wyjechać z powrotem i odkurzyć nawet te wyższe dywany. Stacja, jak widzicie, wygląda bardzo znajomo, ale z kilkoma małymi istotnymi modyfikacjami estetycznymi. Przede wszystkim zbiorniki, zarówno na wodę brudną, która się tutaj znajduje, jak i na wodę czystą. Zbiornik jest po środku. Zbiornik wody z kolei pozwala na mopowanie powierzchni nawet do 300 m2. Po prawej stronie mamy pojemnik na worek. Na śmieci, worek na nieczystości. W zestawie są dwa, jeden już zamontowany i jeden dodatkowy, który znajduje się w pudełku. Zdaniem producenta worek znajdujący się w stacji dokującej wystarczy nawet na 7 tygodni. Unboxing tego robota z całą zawartością opakowania i z takimi pierwszymi wrażeniami macie na kanale AGD Strefa, tam was odsyłam, bo też więcej o tym robocie tam będziemy opowiadać. Niemniej jednak, co się naprawdę na plus zmieniło, to to, że mamy teraz wersję matową. Tutaj w kolorze białym, tam mieliśmy wersję ciemną, można by powiedzieć w przypadku S7 i była ona przeźroczysta, błyszcząca. Tutaj mamy wersję matową, no i przede wszystkim te pojemniki zostały ukryte, to znaczy nie widać ich od frontu mamy po prostu pełny panel zabudowany, pojemniki są schowane, widać je tylko od góry. To zasługuje na duży plus, ale co jeszcze jest istotną zmianą w stosunku do poprzedniej generacji, to to, że w S8 mamy już w wersji Ultra wbudowany moduł suszenia mopa. Tam było tylko mycie mopa, suszenie było dodane opcjonalnie za pomocą dodatkowej opcji, dodatkowego modułu. Tutaj jest już to wszystko wbudowane, więc mamy tak naprawdę full pakiet, wszystko w jednym. Jest specjalna szczotka, bardzo podobna do tej, która była w poprzedniej generacji, no ale dodatkowo to suszenie mopa myślę, że jest naprawdę istotną zmianą na plus. Poza tym nic się nie zmieniło. Stacja ma funkcję automatycznego opróżniania pojemnika na kurz czy inne drobiny zbierane przez odkurzacz, czy uzupełniania czystej wody w zintegrowanym zbiorniku. Oczywiście pamiętajcie, że woda brudna, która w tym zbiorniku się będzie znajdować, pochodzi wyłącznie z mycia mopa. I co ważne, tę całą tackę, która znajduje się tutaj na dnie, gdzie jest myty mop, również trzeba raz na jakiś czas wyczyścić, bo tam mogą zbierać się nieczystości, więc nie zostawiajcie tego samopas, tylko zwróćcie na to czasem uwagę. Zresztą aplikacja co jakiś czas przypomina, żeby właśnie tę tackę od mycia mopa wyczyścić. Oczywiście stacja dokująca służy także do ładowania robota. Ten wraca do niej po każdym cyklu sprzątania i w zależności od tego, jakie miał zadanie, czy było to mopowanie, odkurzanie, czy też dwa w jednym, to stacja odpowiednio opróżni pojemnik na kurz, uzupełni wodę, wyczyści i wysuszy mopa, albo wszystko naraz. W porównaniu z Roborockiem S7, stacja w serii S8 ładuje robota o 30% szybciej. Jeżeli już miałbym doszukiwać się jakichś minusów stacji, no to jedyne, czego jej brakuje, to przycisku przywołania robota, czy też czyszczenia mopa, żeby było można te funkcje wywołać bezpośrednio ze stacji, a nie z aplikacji. Rozwodziliśmy się o spodzie robota sprzątającego, no bo jak widzicie, z zewnątrz zbyt dużo się nie zmieniło. Tak naprawdę wszystko wygląda po staremu. Trzy przyciski, wyspa z sensorem laserowym LiDAR, który nam skanuje pomieszczenia i pozwala także na opcję, która jest w aplikacji szybkiego skanowania, o której opowiem jeszcze później. No i oczywiście mamy tutaj maskę, którą podnosimy, no i pod spodem znajduje się zbiorniczek z filtrem HEPA tylko na nieczystości, bo zbiornik na wodę jest wbudowany w samego robota. Oprócz tego oczywiście różnego rodzaju czujniki zbliżeniowe, zderzak, który będzie nam wykrywał przeszkody, jeżeli będzie trzeba, no ale przede wszystkim najbardziej wykorzystywanym do rozpoznawania przeszkód systemem jest kamera. Kamera wbudowana w tego robota i cały system rozpoznawania przeszkód o nazwie Reactive
3D. Wykorzystuje on kamerę i zestaw specjalnych czujników, które pozwalają na inteligentne wykrywanie i omijanie przeszkód. Jakich? Wszelkiego rodzaju kable, przedłużacze, zabawki czy buty albo skarpetki. Generalnie rzecz ujmując, przedmioty małe i lekkie, które umykają klasycznym sensorom, takim jak właśnie lidar. Urządzenie potrafi także pracować w całkowitej ciemności za sprawą diod podczerwieni. Niemniej jednak, pomimo tych wszystkich inteligentnych systemów i sztucznej inteligencji, która tutaj funkcjonuje, cały czas lepiej zachować zdrowy rozsądek i oczyścić względnie mieszkanie z dużych przeszkód i tych mniejszych również, jeżeli będziecie w stanie, przed uruchomieniem robota, tak żeby nic wam się w waszym mieszkaniu nie stało. On oczywiście z założenia będzie przeszkody omijać, ale czasami może zdarzyć się, że czegoś nie wykryje, więc musicie na to zwrócić uwagę. Jednakże ta kwestia tyczy się wszystkich robotów sprzątających, które są dostępne na rynku. Nie ma po prostu robota idealnego, który miałby oczy człowieka. Bateria wbudowana w robota starcza na czas pracy do 180 minut, ale kiedy energia się skończy, robot wróci do stacji dokującej, aby się podładować, a potem dokończy zadanie, które wcześniej zostało mu zlecone. Naturalnie robotem możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej na smartfony z systemem iOS, ale także Android. I są tutaj dwie opcje, czyli oficjalna aplikacja od Roborock, natomiast robota można także sparować z apką Xiaomi Home. Urządzenie jest kompatybilne z asystentami głosowymi, no i ma pełne wsparcie dla języka polskiego, zarówno w aplikacji, jak i jeżeli chodzi o komendy głosowe, które wydaje sam robot. Aplikacja jest dopracowana i intuicyjna i nie brakuje w niej wielu przydatnych funkcji, których nie znajdziecie w niektórych konkurencyjnych modelach. Chodzi na przykład o szybkie mapowanie, przydatne przy pierwszej konfiguracji robota, czy w przypadku aktualizacji istniejącej już mapy, jeżeli na przykład zdecydowaliście się na przemeblowanie w domu. Możecie w prosty sposób zarządzać pokojami, dzielić je na mniejsze, nazywać, ustawiać wirtualne ściany czy strefy wyłączone, choćby tylko z mapowania, a także dostosowywać parametry sprzątania w zależności od pomieszczeń. Roborock oczywiście wspiera także opcję mapowania wielu pięter, więc możecie korzystać w domu, w którym jest więcej niż jeden poziom z tego robota. Znalazł się tutaj także harmonogram z możliwością nakreślenia nie tylko godzin sprzątania, ale i wyboru konkretnych pomieszczeń czy preferencji dotyczących ich sprzątania. Jest jeszcze funkcja szybkiego sprzątania, skracająca czas o około 20%, czy możliwość ładowania poza szczytem. To przyda się osobom, które mają zmienną taryfę za prąd. Można wymusić ładowanie tego robota w takich godzinach, aby kosztowało to mniej. Warto także zwrócić uwagę na możliwość wyboru trybu, zarówno odkurzania, jak i intensywności mopowania, a także trasy mopowania, ogólnej lub szybkiej. A w przypadku trybu samego mopowania można wybrać trasę spośród aż 4 trybów, czyli szybko, ogólny, intensywny i intensywny plus. W trybie głębokiego mopowania robot będzie poruszał się wolniej i generował mniej hałasu. Z poziomu aplikacji możecie sterować także samą stacją dokującą, czyli możemy wymusić w niej opróżnienie zbiornika na nieczystości, umycie mopa lub wysuszenie mopa. W aplikacji możecie wybrać nie tylko rodzaj podłogi do każdego pomieszczenia, ale także kierunek układania paneli, tak żeby mopowanie odbywało się właśnie wraz z płaszczyzną podłogi, żeby nie było widać smug, więc dobrze to przemyśleli. Robota do testów otrzymaliśmy od polskiego dystrybutora, czyli firmy Jamicon, która to prowadzi stronę roborock-poland.pl, na której przeczytacie wszystkie szczegóły na temat tego modelu, jak i innych, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Na ich stronie znajduje się także sklep, w którym możecie produkty marki Roborock zakupić. Wszystkie linki znajdują się w opisie pod tym filmem. Zadałem we wstępie pytanie, czy można najbardziej zaawansowanego robota na świecie jeszcze bardziej ulepszyć, sprawić, że będzie jeszcze bardziej zaawansowany. I jak się okazuje, że tak. Kilka szczegółów, które zostało dopracowane, sprawiło, że ten robot zdecydowanie może mieć teraz tytuł tego najlepszego robota sprzątającego, przynajmniej w 2023 roku. Moim zdaniem na uwagę zasługuje kilka faktów. Przede wszystkim stacja dokująca i jej wzornictwo teraz jest bardziej minimalistyczne i na pewno wpasuje się w niemalże wszystkie wnętrza, gdzie taką stację moglibyśmy umieścić. Pamiętajcie jednak, że jest ona dość sporych rozmiarów, więc to też trzeba mieć na uwadze. No i to, że dodano tutaj system suszenia mopa. Więc w tej stacji praktycznie ciężko jest szukać czegoś do poprawy. No a w samym robocie, no to na co czekałem wiele lat, żeby pojawiło się w innych robotach, a nie tylko u jednego konkurencyjnego producenta, czyli system podwójnych szczotek głównych. Duo Roller zwany przez Roborocka. To jest to, co naprawdę robi robotę i sprawia, że ten robot jest jeszcze bardziej efektywny w sprzątaniu niż kiedykolwiek. A co wy sądzicie o najnowszym Roborocku S8 Pro?
Ultra. Dajcie go znać w komentarzu, no i pamiętajcie, że linki do cen znajdują się w opisie pod tym filmem, bo my nagrywając ten film jeszcze ceny nie znamy. Ale wy możecie już ją poznać klikając link w opisie pod tym filmem. Sprawdźcie także inny film na kanale Technostrefa, a jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Mówił do was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa!